byłaś w piekle i z niego wróciłaś. Nie chciałbym rozmawiać o tym piekle, ale chciałbym cię zapytać, jak to piekło wpłynęło na twoje obecne życie. Wiesz, trudno powiedzieć, że to miejsce mi zmieniło, bo ja uważam, że ja zawsze byłam dobrym człowiekiem. Nie byłam idealna, bo wiesz, idealni ludzie nie chodzą po ziemi. Natomiast generalnie staram się żyć według własnych reguł i to miejsce może nauczyło mnie większej pokory do życia na pewno. A nie zmieniło mnie, bo ja wychodzę z założenia, że według zasady, że dobrego kaszlu nie zepsuje, a złego kościół naprawi. Jak genetycznie masz zakodowane jakieś cechy charakteru, to obojętnie gdzie będziesz, tylko to wszystko zależy od siły twojej. Od siły, jaką ma człowiek, jaką ma człowiek, wewnętrznej siły, żeby konsekwentnie iść tą samą drogą. Bo nie, czy jesteś po tej stronie, czy po tamtej stronie piekła, to zawsze, jeżeli masz tą siłę, to zachowasz siebie samego. I mi się to udało. Na takiej zasadzie właśnie, że przeszłam przez piekło i nie zostałam diabłem. Tego sobie mogę pogratulować. Natomiast na pewno pokory nauczyło mnie i pewności siebie, bo większej, bo wreszcie mam strasznie dużo kompleksów w dalszym ciągu, ale mniejszych. Każdy ma kompleksy, tak nie jest. Każdy je ujawnia, nie tak? Ujawnia. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przeżyło się to, co tam ja przeżyłam, to cóż więcej może mnie zaskoczyć. Stałam się na pewno silniejsza, wiesz? Nauczyłaś się życia tam, tak? Nauczyłam się reagować na sytuacje, na które do tej pory nie wiedziałam, że będę umiała zareagować. O tak, w ten sposób. Jakie pozytywne elementy z tamtego życia przekładasz na to życie? Żadnych. Żadnych. Czyli odcięłaś się tak, ja totalnie. Przybrałam barwy ochronne tamtego miejsca. Nauczyłam się reagować adekwatnie do sytuacji, nie tracąc przy okazji siebie, co jest bardzo trudne. I tak, wyłączyłam najlepsze cechy swojego charakteru, bo to jest miejsce, gdzie zawsze dobro ze złem przegrywa. Tak jak powiedziałem, diabeł z obstawą chodzi. I tam jest jedna zasada, że zasad nie ma generalnie. Tam wszyscy walczą o przeżycie, o każdy oddech, wiesz. Kolejny oddech tego zgniłego więziennego powietrza. Ja powiedziałam sobie, że mam sobie taki imperatyw, wiesz, że jak sobie coś postanowię, to dotrzymuję sobie słowa i tam postanowiłam, że przeżyję i przeżyłam. I postanowiłaś również nie wracać już do tego życia, które miałaś wcześniej, tak? To znaczy, to nie jest tak do końca, ponieważ wiesz, no ty mnie znasz z perspektywy tego, co o mnie usłyszałeś, tak? Co tam sprzedają media i tabloidy. Natomiast to nie do końca tak wyglądało. Masz świadomość, że to chyba nie przyjmujesz tej prawdy w całości. Oczywiście. To było życie ciekawe, barwne, na tamten czas, na tamten stan mojej świadomości, dojrzałości. Było dla tej młodej dziewczyny, którą wtedy byłam, ciekawe, kolorowe, ostatnio Jarek Sokołowski, Masa, upublicznił nowe nagrania z waszych wyjazdów. Tak? To ja nawet w ogóle sobie nie widziałam tak. Tak, te krótkie nagrania, które były, są teraz poszerzone. No to życie naprawdę było ciekawe, barwne i tak dalej. Bawiliście się, tak? Bawiliśmy się, żyliśmy pełnią życia na dużych obrotach. Natomiast, no, powiem tak, nie lubię hipokryzji i przypuszczam, że gdybyś ty miał taką możliwość, to również byś tak chwilę pożył. Ja wiem, że zaraz zapytasz mnie, czy ja miałam świadomość, za jakie pieniądze i czyje ja tak funkcjonuję. To ja ci od razu powiem, bo uprzedzam to pytanie, bo to pytanie zawsze jest we wszystkich wywiadach. Ja tobie zadam teraz pytanie. Czy ty uważasz, że te panie, które aktualnie tankują swoje w leasingu Mercedes i BMW za karty kredytowe swoich mężów, którzy rano wracają albo po południu z pracy, białych kołnierzykach, czy te panie pytają, skąd oni mają pieniądze? Nie pytają, że nie. Bo jest mi tak wygodnie, no, tak? Właśnie, jest fajnie, są pieniądze, życie się kręci. Życie się kręci, tym bardziej, że... Kręciło się też wtedy. Tak? Też wtedy, natomiast wiesz, no ja nie znałam tej strony życia do końca mojego narzeczonego, potem męża. Ty masz świadomość, że
wy wszyscy mężczyźni i ty tak samo nie o wszystkim mówisz kobietom swoim, no to więc masz odpowiedź. Ja nie wiedziałam, bo nie było mi to potrzebne, nie pytałam, ponieważ Andrzej prowadził jakieś tam życie normalne przecież też. Przecież on, to nie jest tak, że on, kolokwialnie mówiąc, latał z pałą po ulicach, nie wiem, rabował i tam nie porywał ludzi. Absurdalne to jest takie patrzenie na tamto życie. To nie było tak, jak go znałam jako mojego męża i potem ojca mojego dziecka. Natomiast to kompletnie inaczej wyglądało, w związku z czym i równolegle prowadził firmę i równolegle zarobił normalne pieniądze, więc nie było jakichś wątpliwości, skąd są te większe. No, na stan mojej wiedzy na tamten czas były one wystarczające i były jakby udokumentowane tym, co on robił, tak? Jasne, prowadząc firmę. Jakby chciał trochę się wybielić tym, że prowadził firmę, tak tobie to przedstawiał, tak? Że ta firma, że ja nie pytałam, to wiesz, jest takie powiedzenie, że nie budzi się śpiącego psa. Także wydaje mi się, że ja nie pytałam ze względu na to, że przypuszczam, że nie uzyskałabym pełnej odpowiedzi, więc pytanie Andrzeja by pewno zostało bez odpowiedzi, no. Kiedy do ciebie taka świadomość przyszła, skąd były te pieniądze właśnie i tak dalej? Kiedy sobie to uświadomiłaś i co wtedy pomyślałaś? Nie umiem ci powiedzieć kiedy. Wiesz, ja to wypieram z głowy, to nie były miłe, wbrew pozorom, czasy też dla mnie od pewnego momentu. I to jest psychologiczny taka psychologiczna reakcja, że ludzie wypierają te rzeczy, które... Oczywiście chcą się pozbyć tego, negatywnych jakichś przeżyć, więc... No, trudno mi powiedzieć kiedy i dotarło do mnie to, wiesz, skąd są te inne pieniądze. No, wbrew pozorom ich tak dużo nie było, więc nie pamiętam. Mhm. Wcześniej mafia kojarzyła się właśnie z rabunkami, z okradaniem tirów, z dużą ilością przemycanych narkotyków, alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Jak według ciebie mafia wygląda teraz? Słuchaj, ja jestem kobietą, jest trudno mówić o mafii, bo według mnie mafii w ogóle nigdy nie było, co nie było. I ja mam zbyt małą wiedzę na temat mafii, ewentualnie wiedzę książkowo-telewizyjną. Ale według tej wiedzy książkowo-telewizyjnej absurdalne było twierdzenie, że w Polsce jest mafia. Czy była mafia? Mafia została wykreowana przez media, tak? To media nazwały te działania, które wtedy robił twój mąż z kolegami, działaniami mafijnymi i tak dalej. Ty ze swojego punktu nie określiłabyś tego mafią, nie określiłabym... tak? Jak byś to zatem określiła? Słuchaj, to były czasy, to były lata, szalone lata 90. Prawo było tak napisane, że można je było ciekawie omijać. Transformacja była nie do końca, to prawo było szczelne. Wtedy, tak? Dawało możliwość zarabiania nielegalnie pieniędzy. Wielu ludziom. Moja teoria brzmi następująco, że ta pseudomafia została wykreowana na jakieś potrzeby. Na potrzeby takie, żeby odciągnąć opinię publiczną od autentycznych, ogromnych pieniędzy, które gdzieś tam były w sposób ciekawy wyprowadzane ze Skarbu Państwa, zarabiane, w związku z czym na zasadzie naczyń połączonych stworzono takiego lustrzanego odbicia, stworzono coś, co jakby odciągało właśnie ludzi od tego faktycznego, na coś innego, żeby nie widzieć. Mam takie wrażenie, tego, to jest moja teoria, co się tak? działo. I wykreowano jakąś tam grupę przestępczą, jedną, drugą, która zarabiała jakieś tam pieniądze, faktycznie na jakichś tam tirach, papierosach, alkoholu, ale to były tak niewspółmiernie małe pieniądze w porównaniu do tego, kto zarabiał i jak z drugiej strony. I ja mam wrażenie, że to tak właśnie działało. Żebyśmy dobrze się rozumieli, mówisz o ówczesnych politykach i tych kręgach, myślę, tak? Myślę, że tak, że ja nie kieruję bezpośrednio osobowo, i na określoną grupę społeczną. Ja twierdzę, że jakaś grupa, jakiejś grupie bardzo zależało na tym, żeby stworzyć
inny obraz rzeczywistości, po prostu jakby przekierować na innych ludzi, żeby móc sobie spokojnie zarabiać ogromne pieniądze. Do tej pory wychodzą, zobacz, po latach ogromne afery. Oczywiście. Z tym okresem związane. Te afery również wychodzą, by przykryć inne afery, tak? Oczywiście, wyciąga się tak. Trupa z szafy. Ty wiesz, że przecież w starożytnym Rzymie, jak nie było chleba, to robiono igrzyska. Igrzyska, no, to tak. Jest dokładnie to samo. Czego ludzie potrzebowali, tak? Dokładnie. Chleba i igrzysk. Tak jest. A zawstępczy temat we wszystkich tabloidach, Super Expressach, jakiś tam, nie wiem, czy w fakcie o mafii, ludzie byli zaobserwowani konkretnie tym tematem i to było odciąganie od konkretnych rzeczywiście problemów w tym czasie. Mhm. Stałaś się, poprzez to, kim byłaś wcześniej, poprzez obecne swoje działania, osobą rozpoznawalną publicznie. Niechcący, powiem ci. Niechcący. Właśnie chciałem zapytać, czy zrobiłaś to specjalnie, czy wyszło to przypadkiem? Słuchaj, jestem w tym wieku, w którym już sobie nic nie muszę udowadniać. Myślę, że to się stało na zasadzie takiej kuli śniegowej. Ja napisałam książkę faktycznie, ale napisałam tą książkę po to, żeby się rozliczyć z pewnym okresem mojego życia, żeby zamknąć pewien okres mojego życia. Nie ukrywam, że również zarobkowo, ponieważ po wyjściu z aresztu śledczego zostałam praktycznie ogołocona na zgliszcza, wyszłam na zgliszcza mojego dawnego życia. W wieku 50 plus musiałam zacząć wszystko od początku, co ma świadomość, że inaczej się zaczyna w wieku 20 iluś, a inaczej w wieku 50 plus. Przede wszystkim z większym doświadczeniem, tak? Ale już pamiętaj, że inaczej, dlatego że człowiek jest inaczej skonstruowany, jest bardziej zmęczony, jest mu trudniej, tak? Zaczynać od początku. Także zaczęłam myśleć, że trzeba skądś wygenerować pieniądze na jakąś inwestycję, na jakiś na nowy start. Tak? I napisałam książkę, za którą dostałam jakąś kwotę pieniędzy. Zaczęłam funkcjonować właśnie w takim świecie, o jakim mówisz. I to na zasadzie takiej kuli śniegowej poszło dalej. I widocznie jakoś to fajnie zaiskrzyło, że dalej ludzie chcą się ze mną spotykać, chcą, żebym odpowiadała na ich pytania, podpisuję książki. Książka na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, się sprzeda w 20 tysiącach egzemplarzy, co jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie jestem pisarką. Aczkolwiek opowiadasz ciekawe historie i to ludzi zainteresowało. Myślę, tak? że Piotrek, pan Piotrek Rakowski, prywatnie Piotrek, pan redaktor Piotr Rakowski, jeden z lepszych redaktorów według mnie, który rzeczywiście uprawia ten swój zawód rzetelnie. Na koniec chciałbym ci poprosić, żebyś krótko przestrzegła ludzi, którzy chcieliby pójść tą drogą. Czego mają nie robić? Ja nie będę, nie mam takiego moralnego prawa, wiesz, uczyć ludzi i przestrzegać. Ja uważam, że każdy ma swoją drogę, którą musi przejść. Ja swoich upadków nie nazywam tragediami, ja swoje upadki nazywam doświadczeniem. I wydaje mi się, że w życiu jest tak, że masz wiele dróg, którą pójdziesz, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Za wybory wszystkie odpowiadasz sam, do nikogo nie możesz mieć pretensji. Ja tylko mogę powiedzieć, żeby konsekwentnie być wiernym swoim zasadom, obojętnie po której stronie się znajdziesz. Nawet jak będzie źle, to trzeba wstać i upaść, iść dalej. Po prostu trzeba być silnym i mądrym i tego wszystkim życzę. Trzeba umieć sobie przede wszystkim samemu powiedzieć przed sobą przepraszam, tak? Tak powiedzieć sobie, że nie możesz iść. Nie, że nie możesz biec, to idź. Że nie możesz iść. To czołgaj się. Czołgaj się. Jeżeli nie możesz się czołgać, to pełznij, ale zawsze do przodu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.